Dzień dobry. Witajcie na naszym kanale YouTube. Przedstawię Wam dzisiaj pewną osobę. Siedzi tu obok mnie. Jest to Vincenty Paul. Jest to postać szczególnie mi bliska z kilku powodów. Po pierwsze, Vincenty Paul był twórcą Katedry Geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie miałam okazję studiować. Po drugie, bardzo spodobał mi się sposób jego patrzenia na świat. Uważnego patrzenia. Miałam okazję czytać jego listy, które pisane są one zebrane w tym tomiku. I właśnie to pozwoliło mi popatrzeć na otoczenie tak, jak robił to właśnie Vincenty Paul. A po trzecie, z Vincentym Paulem łączą mnie także związki rodzinne. I to było głównym impulsem do stworzenia cyklu nagrań opartych o jego relacje z wizyt w Tatrach. Nagrania ułożone są w formie trzech wycieczek do Doliny Olczyckiej i Kuźnic, do Doliny Kościeliskiej i do Morskiego Oka. Opisy XIX-wiecznego badacza i turysty pozwalają spojrzeć na te popularne trasy wycieczek z nowej perspektywy, w nieco inny sposób. Być może odkryć tę trasę na nowo. Spokojny, radiowy głos Vincentego Paula sprawia, że tych nagrań można słuchać nawet do poduszki. Nagrania ukazały się pod wspólnym tytułem Audiotatry. Jest to mój autorski projekt, który powstał podczas mojego stażu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Dzięki uprzejmości dyrekcji parku na naszej stronie internetowej możecie pobrać mapy z trasami wycieczek. Krótkie filmy z nagraniami z poszczególnych przystanków na trasach wycieczek będą kolejno ukazywały się na naszym kanale YouTube. Dlatego już dziś zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, żebyście nie ominęli żadnego odcinka. A my z Wujkiem Paulem żegnamy się z Wami i pozdrawiamy spod zamojskich Tatr. Do usłyszenia!